najwcześniejszego dzieciństwa. Wszystkie spotkania, wszystkie te, to zawsze była też Zosia. Można by powiedzieć, że ukoronowanie tego jest poświęcony mi rozdział wspomnienia numer jeden, a ja w swoje wspomnienia mam rozdział, który się nazywa Adaś i Zosia. Chodziliśmy do siebie stale, do domów, w domach odpowiednich rytuał domowy. U Adama i Zofy dostawaliśmy zawsze pod wieczorek. Oni musieli pić herbatę z mlekiem, a ja takiej nie piłam, ale dostawałam po protekcji bez mleka. Józia, ich służąca, która zresztą się wspaniale zapisała w momencie ich wywózki, która tam jakieś rzeczy ukryła, coś im przekazała, zresztą była fantastyczna, chodziła koło nas. Z takich śmieszniejszych rzeczy, które pamiętam. Wspólnie na pianinie grywaliśmy na cztery ręce. Muszę powiedzieć, że to wtedy musiało być dosyć smętne, ale robiliśmy to z zapałem. A drugą wersją zabaw było, że mama je posiadała przy fortepianie, a myśmy tańczyli krakowiaka od ściany frontowego pokoju do ściany tylnego pokoju z wielkim impetem, nie wiem czy nie zaśpiewali. Pamiętam doskonale, że w ich dużym kredensie w jednej szuflad była taka maca, którą żeśmy zawsze podjadali, pomimo że zawsze tam były serwowane takie porządne podwieczorki, czego u mnie w domu nie było, może z tego powodu, że moi rodzice się zawsze chcieli odchudzić, wobec tego podwieczorki jakby tak nie istniały, ale tam było rytualnie wynoszono właśnie ten popitek i jakieś tam słodkie rzeczy, żeśmy to dawali. Pamiętam doskonale, jak wracali z wakacji, a zresztą na wakacjach tośmy jeździli do podobnych miejscowości, ale zawsze z przesunięciem. Oni na przykład w ostatnim byli w Lubliźni, a myśmy w Lubliźni byli dwa lata wcześniej. To były takie miejscowości podkarpackie, gdzie gospodarze byli nastawieni na wynajmowanie kwater i gdzie tak cało rodzinie, albo powiedziałabym nawet nie rodzinie, ale towarzystwo się jechało w kilka rodzin. Wtedy młodzież się wspólnie bawiła, a rodzice grywali w bridge'a, chodzili na jakieś większe spacery czy wycieczki. Pamiętam, jak wracali z tych wyjazdów, to przywozili takie dwa worki orzechów laskowych. I siedzieliśmy na balkonie i zapartą siłą łupaliśmy te orzechy, opowiadając się nieprawdopodobnie. Tych opowieści jest bardzo dużo. U mnie odbywały się dzikie zabawy z Manem, bo byliśmy w starym mieszkaniu. Ja miałam brata starszego 8 lat. On oczywiście nie bawił się z nami w sensie dosłownym, bo był oczywiście w innym zakresie wiekowym. Ale Adam wspomina, jak on się kładł na tarczanie i mówi, do nas należało ściągnięcie go na ziemię. Można by się zastanowić, czy zabawa taka dosyć prymitywna, ale Adam to wyraźnie pamięta. Doskonale pamiętam jego rodziców, jego mamę, jego ojca, a Zosią byłam w dużej zażyłości. Oczywiście, jak ona wylądowała w Krakowie, to już kilkakrotnie się Adama spotkałam z nią. Wszystko przyleciało. No i po wojnie pewnego dnia ktoś zadzwonił u nas do drzwi z jakąś Adam. A żeby było śmieszniej, chciał studiować chemię, a ja byłam rogu bliżej na tej chemii. Jak dzieli nas wiekowo jeden dzień. Ja się urodziłam 1 czerwca, a on 31 maja. W związku z tym ja zawsze pierwsza składam pożyczenia, a na drugi dzień on nie. I tak to już trwało. Prawie 90 lat. A wspominam napisane, to piszemy tam dużo jakoś. Tak, dziękujemy bardzo. Czy może ktoś? Tak, proszę bardzo, panie Jerzy.